Bardzo dziękuję za to powitanie. Rzeczywiście chciałbym na wstępie może rozpocząć taką tezą, że ta rola regulatorów i ten wpływ na realizację celów cyfrowej dekady w znacznej części już się, nie chcę powiedzieć wyczerpały, ale wymagają ponownego przemyślenia. Ta cyfrowa dekada jako sama w sobie tak naprawdę pokazuje, dlaczego. Mamy cztery grupy celów, które są do osiągnięcia i trzy z nich tak naprawdę znajdują się już poza tym klasycznym zakresem regulacji, którymi dotychczas zajmowali się regulatorzy, czyli umiejętności społeczne, publiczne usługi i czy cyfrowo dostępne i cyfryzacja biznesów, takie jak chociażby korzystanie z chmury, które, no, jak wiemy, nie są w tym klasycznym zakresie regulacji. Infrastruktury, i tutaj podkreślam liczbę mnogą, jak najbardziej tam mamy między innymi rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej, mamy dostępność 5G, no ale też mamy chociażby komputery kwantowe czy budowę półprzewodników, które już tak naprawdę nie mieszczą się w tych klasycznych regulacjach. Więcej, nawet tam, gdzie mówimy o tej roli takiej typowej, czyli rozbudowie infrastruktury, tam też kluczową rolę odgrywają chociażby aspekty makroekonomiczne, typu inflacja, typu demografia, typu mamy do czynienia z kwestiami związanymi chociażby z ogólnym łatwością prowadzenia biznesu w kraju. No i w końcu są te wąsko rozumiane regulacje. I rzeczywiście one są takim, nie chcę powiedzieć wisienką na torcie, ale prawie że. I po części takiego potwierdzenia prawidłowości tej wątpliwości dostarcza badanie, które sam pan prezes UKE przeprowadził w zeszłym roku i wynika z niego, że regulacje i prawo są dopiero na 8. miejscu, jak chodzi o bariery rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Z jednej strony można byłoby się cieszyć, z drugiej strony faktycznie potwierdza to, że ta regulacja taka prokonkurencyjna, która zmierza do przesuwania środków pomiędzy przedsiębiorcami tak naprawdę się w znacznej części już skończyła i teraz regulatorzy skupiają się raczej na konkurencji prospołecznej, która zmierza do przesuwania środków czy korzyści tak naprawdę od przedsiębiorców do użytkowników. No i w konsekwencji mamy tę sytuację, i tu przechodzę bezpośrednio do tematu, który tutaj wszystkich interesuje. Mamy sytuację, w której dostęp do internetu kosztuje przez miesiąc tyle, co cztery bochenki dobrego chleba, i w dużym obrazku tak naprawdę powoduje, że nasz rynek dostępu stacjonarnego do internetu to jest tylko 5,4 miliarda złotych rocznie. To jest bardzo mało. Jeżeli porównujemy to chociażby z KPO i FERC-em, to tam są kwoty zdecydowanie wyższe. Mówimy tutaj o tak naprawdę, nie chcę powiedzieć transferze, ale jednak przekazywaniu środków, które mogłyby być realizowane z abonamentów, które otrzymują operatorzy, o ile byłyby one na przestrzeni trwania takiego KPO i FERC, powiedzmy 20-25% wyższy. KPO i FERC też tak naprawdę w znacznej części potwierdziły, jak bardzo ryzykowne są inwestycje w telekomunikację, bo ledwo w pierwszej rundzie KPO połowa obszarów znalazła swoje dofinansowanie, a z części w ogóle zrezygnowano pomimo dofinansowania na poziomie 75%, około 75%. Z jednej strony wynika to oczywiście z bardzo wysokiego opodatkowania tych usług w Polsce, z drugiej strony tego niskiego ARPU, ale także niskiej penetracji miejscami sieci. Żeby nie było, że jestem gołosłowny w kontekście tego wysokiego opodatkowania usług i inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce, no to gdyby rzeczywiście chociażby wziąć pod uwagę podatek od nieruchomości, gdyby te pieniądze z KPO FERC przełożyły się na inwestycje i na wartość sieci, to tak naprawdę mówilibyśmy o kwotach rzędu 100 milionów złotych podatku od nieruchomości rocznie. Do tego potrzeba tak gdzieś 160 tysięcy abonentów tylko po to, żeby ten podatek od nieruchomości wykarmić. Czy zatem regulatorzy mają jakieś środki, którymi mogliby aktualnie te inwestycje stymulować? Bo tak naprawdę trochę w tym zakresie powstaje problem, że jeżeli rzeczywiście regulacje dotychczas zmierzały do przesuwania różnego rodzaju środków, to czy istnieją takie, które by zmierzały do stymulowania tych inwestycji? No tutaj widzimy znowu z badania prezesa UKE, że elastyczne regulacje są jednym z mniej docenianych czynników rozwoju. Ja nie byłbym taki sceptyczny. Uważam, że regulatorzy mają ogromną przywilej, ogromną wartość, którą powinni wykorzystywać, a mianowicie swoją niezależność, która jest nie tylko niezależna od rynku, ale też w takiej koncepcji tak naprawdę została wymyślona od
rządu. I nie chodzi o to, żeby teraz z rządem się po kostkach kopać, tylko żeby móc powiedzieć, że w danym momencie rozwój w określonym kierunku będzie z korzyścią długofalową dla rynku, jak chociażby w kwestii tych cen, które obecnie na rynku panują. I rzeczywiście takie ruchy się pojawiają, aby te takie analizy, bo tak naprawdę w tym zakresie trochę do tego zmierzamy, żeby te analizy prowadzić, żeby pokazywać nie tylko jak ten rynek powinien wyglądać, ale jak i ten cel powinniśmy osiągnąć. No bo dziś realizacja kilkudziesięciu celów no jest nierealna tak naprawdę. No i tutaj mamy chociażby takie działanie, gdzie URE usiadł z uczestnikami rynku, podpisując kartę, która miała na wiele lat, czy takie jest jej założenie, ma na wiele lat uregulować sytuację finansową podmiotów świadczących usługi wysyłu energii elektrycznej i wskazane jest jednocześnie, skąd te środki będą pochodziły. I tu mówimy o tym, że wprost, że to będzie taryfa, czyli przede wszystkim użytkownicy, ale oczywiście również środki zewnętrzne. Ja tak trochę czekam, kiedy nasi regulatorzy też telekomunikacyjni powiedzą, że nasze ceny są zbyt niskie, w związku z czym jeżeli chcemy inwestować i chcemy mieć chociażby na białych plamach wszędzie internet, no to te ceny muszą wzrosnąć. I takiego jednoznacznego przesłania oczywiście nie mamy, ani ze strony UKE, ani UOKiK-u. Ale oczywiście pojawiają się też takie pozytywne przesłanki, jak chociażby nowe formy współpracy, które prezes UKE chociażby realizuje z przedsiębiorcami, czy chociażby powołanie departamentu w UKE, którego wcześniej nie było, tak jak Departament Infrastruktury, który rzeczywiście ma się zajmować jej rozwojem. Ale co mnie tak naprawdę, i to trochę podsumowując już, skłoniło do tego myślenia o tym, w jaki sposób regulatorzy mogliby pokazywać te kierunki i animować dyskusję w zakresie rozwoju rynku, to coś, na co trafiłem właściwie przygotowując się prawie, że do tego wystąpienia, a mianowicie, nie wiem, czy państwo wiedzą, w 2022 roku Unia Europejska dokonała zmiany dyrektywy o VAT-ie, w której wprowadzono możliwość obniżenia stawek VAT dla usług dostępu do internetu w celu poszerzenia cyfryzacji. Ja powiem szczerze, że wcześniej o tym nie słyszałem, a jest to coś, nad czym powinniśmy zdecydowanie aktualnie dyskutować. Nie mówię, że zrobić, bo nie wiem, jakie byłyby wnioski z tej analizy, ale znowu bardzo ciekawe dane, nie wiem, czy państwo są ich świadomi. Zgodnie z danymi ITU na 188 sklasyfikowanych państw Polska, jak chodzi o wysokość stawki VAT-u, znajduje się na 165 miejscu za internet. Oczywiście za nami są państwa północnej Europy, ale też tacy luminarze jak nie wiem, Białoruś, Turcja, Egipt, Pakistan, Zimbabwe i kilka innych państw afrykańskich. I to wszystko nakłada się, właśnie ta potrzeba dyskusji, trochę też na dyskusję, która toczyła się, którą po części państwo może widzą albo i nie na tym ekranie, a mianowicie na VAT dotyczący usług, tak zwanych tu nazywane są beauty, czyli tak naprawdę w salonach piękności. Bo rzeczywiście pomimo, że tamtej podstawy brakowało, to jednak została przeprowadzona zmiana rozporządzenia, która tę stawkę ma obniżyć. No i tak w tym kontekście należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście te priorytety są aktualnie właściwie ustalone i taka dyskusja i wsparcie ze strony regulatorów na pewno mogłoby pomóc, by nie pojawiały się sytuacje, w której może internet będziemy mieć wolny, ale za to pazury zrobione. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym się najpierw zadać takie pytanie natury troszkę ogólnej. Dekada cyfrowa jako narzędzie, czy bardziej droga do stymulacji rynku europejskiego, żeby ten rynek był bardziej konkurencyjny, będzie, czy powinna oddziaływać w swoim zamyśle także na nasze rynki krajowe, wyznaczać nowe cele. I teraz ja bym się chciał zapytać, jak w panów odczuciu będzie wyglądało postrzeganie zmian takiego paradygmatu kompetencyjnego urzędu regulacyjnego, każdego z was, z klasycznego, czyli tak bym powiedział, takiego, jak do którego się przyzwyczailiśmy przez lata, i jakie będą wasze działania związane z taką realizacją tych celów dekady cyfrowej? Czy to będzie wsparcie regulacyjne dla transformacji cyfrowej i przedsiębiorców? Oczywiście pan prezes Okop pierwszy podniesie rękę, mówi tak, wspieram. Czy to będzie cyfryzacja usług publicznych i zmiana w podejściu nas wszystkich użytkowników, ale też w relacji przedsiębiorca-regulator?
Czy to będzie też wsparcie dla budowania kompetencji cyfrowych, informatycznych dla w społeczeństwie i jakby przełożenie tej wagi dla tych nowych celów, no bo mamy taką rolującą się zmianę społeczną, coraz bardziej ucyfrowioną. Panie Jacek. Dziękuję, mamy przechodni mikrofon. Regulacja nie zadziałała, rynek też. No trudno, musimy sobie poradzić, ale w zasadzie pan prezes odpowiedział na pytanie, tak. Ale oczywiście, że ta cyfrowa dekada z punktu widzenia jakby przestrzeni regulacyjnej w sektorze komunikacji elektronicznej, to jest, możemy to sobie zaczynać z dowolnej strony, możemy zacząć od edukacji, czyli podnoszenia kompetencji. UKE w tym uczestniczy i będzie zwiększać swój udział. I na to jest pole, ale to bardziej takie skierowane do tych grup troszkę wykluczonych, czy wykluczanych, może tak należałoby powiedzieć. Na pewno ciekawym elementem jest to, że ta dekada niesie za sobą również dużo dokumentów około tej dekady albo wprowadzających, chociażby DSA, gdzie rola Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaczyna zmierzać w stronę koordynatora, czyli DSC. Mówimy również o innych elementach też tego ładu cyfrowego, nazwijmy to sobie tak, czy ekosystemu cyfrowego, i gdzieś ten element regulacyjny w tym obszarze wzrasta udział. Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na regulację tego rynku, jak to pan mecenas powiedział, tradycyjnego, to raptem dwie duże firmy są regulowane, Orange i Emitel, i wszyscy uczestnicy rynku dotowanego przez państwo, tak? Są regulowani, jak mówimy, o cenie hurtowej. Ona działa tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Każdego, kto zawnioskuje. Ale pytanie właśnie, czy ta regulacyjność powinna dążyć do tego, żeby było jej jak najmniej? Tak, zgadzam się z tym. Powinno być jej jak najmniej. Natomiast pytanie jest też, czy sam rynek jest wewnętrznie w stanie wydyskutować rozwiązania. Ja tu dam przykład na wniosek, zresztą słuszny. Zorganizowaliśmy zespół dyskutujący ceny hurtowe przez 17 spotkań, bo będzie 18. 9 miesięcy, no to w zasadzie już powinien się potomek narodzić, a rekomendacji nie ma. Nie jest to proste i to nie jest wina, że nie chcą, bardzo, bardzo burzliwe dyskusje. Trudno zbudować coś, co przyjęliśmy generalnie wszyscy za założenie, że będzie to konsensus. Do dzisiaj tego konsensusu nie udało się uzyskać. Ja mam nadzieję, że znajdziemy ten złoty środek, ale być może to będzie już nie konsensus, a bardziej kompromis, ale to też pokazuje, że sfera sama regulacji i samoregulacji, która wydaje się najlepszym mechanizmem, nie zawsze zadziała, bo w tle się pojawiają cele, pojawiają się pieniądze publiczne, pojawiają się cele, które nie są czysto rynkowe. No i to teraz pytanie, jak pogodzić rynek z celami nierynkowymi. Gdzieś ten element regulacyjny się wtedy pojawia i operatorzy czy uczestnicy tego rynku wtedy wnioskują o regulowanie pewnych obszarów. Czyli ta dekada cyfrowa powinna wnosić uwalnianie maksymalnie dużej przestrzeni, ale pewno spowoduje znowuż nowe przestrzenie, w której trzeba będzie te elementy regulacyjne chyba jednak utrzymywać. Mówię chyba, bo tu bym widział raczej dyskusję bardziej w stronę mimo wszystko takich zespołów, gdzie ta regulacja byłaby wypracowywana wspólnie z rynkiem, a jak najmniej regulacji takiej idącej tak od światłej góry, może tak. I na tym na razie. Zawsze jest to. A jak to wygląda z perspektywy rynku, regulatora rynku energetycznego? Bo tutaj mam bardzo ciekawą sytuację, mi się wydaje. Dzień dobry Państwu, panie prezesie, panowie prezesi. Ja myślę, że w zasadzie każda z tych funkcji jak gdyby ma swoje miejsce, tak? Będzie na pewno realizowana. No niewątpliwie z punktu widzenia regulatora sektorowego, czyli de facto, który nie widzi tak bardzo horyzontalnie wszystkich sektorów, tak? Tylko sektor energetyczny. To będzie to na pewno dekada cyfrowa, tak? Znaczy wchodzimy w obszar transformacji, znaczy w zasadzie realizujemy transformację energetyczną, ale ona
zmierza w kierunku takiej energetyki rozproszonej i myślę, że wszyscy mamy przekonanie, no, że bez cyfryzacji tego sektora trudno będzie osiągnąć założone efekty, czyli właśnie dokonać tej transformacji w kierunku gospodarki nisko, czy nawet wręcz docelowo zero emisyjnej. Więc myślę, że każda z tych funkcji będzie realizowana. Czy z jednej strony jest to rzeczywiście wsparcie, tak, dla transformacji, będzie to na pewno też element edukacyjny. Ja myślę, że też jak gdyby w tych sektorach, które regulujemy, no jesteśmy w troszkę innych miejscach, tak? To też troszkę determinuje no tą główną czy wiodącą rolę. Myślę, że w sektorze energetyki my rzeczywiście odchodzimy w dużej mierze, tak, od takiej jak gdyby daleko idącej regulacji na rzecz, no, można powiedzieć, monitorowania rynku, czy też rzeczywiście wyposażenia, tak, czy wyposażania, można powiedzieć, wszystkich uczestników tego rynku w wiedzę, w dostęp do informacji, bo tylko w taki sposób ta transformacja ma prawo się udać, tak. Stąd też są na pewno to działania w kierunku takim, żeby wyposażyć ten sektor w odpowiednie i technologie, i w narzędzia, po to, żeby rzeczywiście budować, tak, ten dostęp do informacji na bazie tych wielu różnych informacji, dokonywać transformacji. Więc myślę, że każda z tych ról, każda z tych funkcji rzeczywiście będzie realizowana również w sektorze energetycznym. Dzień dobry Państwu. Pan prezes w jednym pytaniu poruszył tyle wątków, że każdy z nich mógł być de facto kanwą osobnej dyskusji. Natomiast krótko odnosząc się, UOKiK oczywiście w pełni jest świadomy tej wielkiej rewolucji, która odgrywa się cały czas zarówno na rynku cyfrowym, jak i na rynku energetycznym. Natomiast w odróżnieniu od moich szanownych przedmówców, my na tę rewolucję patrzymy przez troszeczkę inny pryzmat. Zgodnie z naszymi zadaniami, naszą między innymi oczywiście główną rolą jest to, żeby ten rozwój, ta rewolucja odbywała się zgodnie z regułami uczciwej konkurencji, że wszystkie podmioty, które w tym wyścigu biorą udział, chcą brać udział, mogły rywalizować na równych, uczciwych zasadach z korzyścią zarówno dla innych przedsiębiorstw, jak i dla gospodarki, jak i finalnie dla tego konsumenta, który zawsze gdzieś z tyłu jest. Dlatego też również w tym kierunku urząd bardzo mocno cały czas przygotowuje się, żeby być w stanie na bieżąco śledzić, nadążać za tymi trendami, obserwować, co dzieje się na rynku i w odpowiednim momencie, jeżeli zajdzie taka konieczność, interweniować. To samo, jeżeli chodzi o drugi instytut filarów działalności urzędu, czyli ochronę konsumentów. Zdajemy również sobie sprawę, jak bardzo ta rewolucja wpływa na codzienne życie. Mamy konsumentów, bo tym powiedzmy słuchujemy, którzy świetnie się w niej odnajdują, ale mamy tych, którzy odnajdują się troszkę mniej i tych, którym trzeba w szczególności wspomóc. Czy to poprzez znowu działania po części ochronne, tak żeby ci konsumenci mieli pewność, że niepożądane działania na rynku będą szybko wykrywane i zwalczane, ale też bardzo istotny filar, który zresztą realizujemy już od wielu lat, czyli właśnie kwestie, które poruszył wcześniej pan prezes, kwestie edukacyjne. Edukacja to jest proces ciągły, ona moim zdaniem nigdy się nie zakończy i wraz z kolejnymi postępami, kolejnymi nowymi technologiami, jak ta rewolucja będzie postępować, kolejne dawki edukacji są potrzebne. Z wielkim zaciekawieniem przysłuchiwałem się wcześniejszej dyskusji dotyczącej sztucznej inteligencji, zagrożeń. My również dostrzegamy i widzimy, że to dzieje się już, że te zagrożenia faktycznie występują. Konsumenci również z nimi do nas przychodzą, dlatego również musimy być gotowi, żeby na nie bieżąco reagować. Czy to kwestie pojawiających się wykorzystania nowych technologii do wszelkiej maści wyłudzeń, oszustw. To dotyczy już nie tylko grup szczególnie wrażliwych, o których się zawsze mówiło, bo przy tej jakby dozie nowoczesnych technologii również osoby, którym potencjalnie wydawałoby się wysoko wykwalifikowane, świadome, umiejące się poruszać w tym świecie cyfrowym, również takim działaniom podlegają. Oni również niestety łapią się na coraz doskonalsze mechanizmy oszustw i na to zwracamy uwagę. Przed tym staramy się ostrzegać, przed tym staramy się chronić, jak powiedziałem, zarówno edukacyjnie, jak i w działaniach władczych. Nie wiem, czy teraz jeszcze kwestie cyfryzacji, czy potem poruszymy osobny wątek, jeżeli chodzi o sam urząd, bo bez cyfryzacji również organów, bez tego postępu nie damy rady realizować naszych zadań, więc to jest oczywiste, że staramy się również na bieżąco i nowe technologie do naszej pracy włączać, tak żeby tą pracę czynić coraz bardziej efektywną. Dobrze, panowie, to w takim razie ja z drugiej strony na to spojrzę. Najpierw drobny rys historyczny. Cofamy się 20 lat czy 25 lat temu i przez ten czas, przez te 20 parę lat rynek telekomunikacyjny, który moim zdaniem już nie jest rynkiem telekomunikacyjnym, to jest rynek teleinformatyczny, to jest rynek usług ICT bardziej,
Rynek polski jest rynkiem najbardziej konkurencyjnym według mnie w całej Europie. Mamy taką ilość podmiotów świadczących usługi od klasycznych do bardzo zintegrowanych i rozwiniętych technologicznie. Mamy wielu dostawców treści i wielu dostawców usług dla klienta indywidualnego. Mamy wyspecjalizowane firmy świadczące usługi informatyczne i teleinformatyczne, które też są bardzo dobrze postrzegane zarówno w kraju, jak i w Europie, ale też na całym świecie. Ale też mamy rynek, który jest jednym z najtańszych rynków. W dalszym ciągu okupujemy pewnie jedną z trzech ostatnich pozycji, jeżeli chodzi o ARPUS klienta. Mamy coraz bardziej wymagającego klienta. I mamy bardzo duży wpływ globalnych graczy, dostawców wszelkiego rodzaju usług i rozwiązań. I teraz pytanie jest, może zacznę od przedstawiciela UOKiK-u. Na ile regulacje mogą wspierać budowanie, po pierwsze, naszych narodowych czempionów, czyli takich pomysłów, które będą albo jednorożcami, albo będą za chwilę czempionami, no ograniczmy się może nie globalnymi, ale europejskimi. I na ile posiada dzisiaj na przykład UOKiK w swoim portfolio narzędzia, które pozwolą mu na kontrolowanie takich globalnych dostawców usług cyfrowych w celu ochrony naszego rynku, naszych konsumentów, ale też naszych lokalnych przedsiębiorców, żeby nie byli wypierani poprzez rozwiązania globalne. Ja pozwolę sobie zacząć od ostatniej części tego pytania, panie prezesie. W chwili obecnej coraz częściej mamy do czynienia, czy inaczej, czy nie mamy do czynienia z rynkiem lokalnym czy rynkiem krajowym. Mówimy o rynkach globalnych. Ta transformacja, która się dokonała, powoduje, że coraz częściej te działania oceniamy de facto w skali co najmniej europejskich niż szerzej. Dlatego też, jeżeli chodzi o instrumentarium, na szczęście jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc wszelkie działania, które są podejmowane, coraz częściej podejmowane są na szczeblu Unii Europejskiej, w ścisłej współpracy, koordynacji zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, pomiędzy poszczególnymi regulatorami, jak i z samą komisją. Tak samo, jeżeli chodzi o zmiany w samym prawodawstwie. Kolejne akty wprowadzone na szczeblu europejskim, które następnie są albo wprost obowiązujące, albo transponowane do porządku prawnego, czy to już poruszane przez pana prezesa DSA, czy kwestia DMA, są to akty, które po to zostały stworzone, żeby w tej współpracy paneuropejskiej można było w sposób właściwy te rynki regulować i żeby ta siła oddziaływania była wystarczająca, żeby móc w sposób właściwy reagować na przyczynienia tych największych podmiotów, które faktycznie dysponują ogromną siłą, zarówno ekonomiczną, jak i nierzadko polityczną, żeby swoje potrzeby próbować prowadzić. Także jako aktywny uczestnik systemu ochrony konkurencji w skali europejskiej ściśle współpracujemy z Komisją Europejską przy wszystkich tych działaniach na bieżąco i staramy się być aktywnym uczestnikiem całego procesu regulacji tego rynku w skali europejskiej. Jeżeli chodzi o narodowych czempionów, to nie wiem, czy do końca jestem właściwym adresatem tego pytania, ponieważ de facto tutaj kwestia polityki gospodarczej państwa bardziej skierowana jest do Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów, niż do samego UOKiK-u. Natomiast powiem w ten sposób. Tak długo, jak te działania odbywają się z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, budowanie tych czempionów jest oczywiście najbardziej wskazane i z pozytywnym oddziaływaniem dla gospodarki krajowej, bo tylko, tak jak powiedzieliśmy, w skali dzisiejszej globalizacji tylko silne podmioty będą w stanie ze sobą konkurować, dać opór tym podmiotom z innych krajów, z innych części świata. Naszą rolą jest natomiast przyglądać się, że faktycznie w tym procesie wszystko odbywało się z poszanowaniem tych reguł, żeby również mniejsze podmioty miały szansę rosnąć, miały szansę się budować i miały szansę rozwijać się na tych bardzo trudnych, dynamicznych rynkach. A na rynku energii no, mamy taką sytuację, że generalnie w tej kwestii mamy dostawców i dystrybutorów głównie naszych krajowych. Natomiast ja zauważyłem, że coraz więcej przedsiębiorców, zwłaszcza dużych przedsiębiorców, decyduje się na przykład na zakup energii od wytwórców spoza Polski. I teraz czy Urząd Regulacji Energetyki w jakikolwiek sposób to analizuje? Rozumiem, że mówimy o rynku energii elektrycznej, a tak. O rynku usług, tak, które są realizowane na rzecz tego rynku. No, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rynek energii elektrycznej, to on w zasadzie już podlega regułom konkurencji od dekad, jeśli tak mogę powiedzieć, bo pierwsze uwolnienie rynku, jeśli dobrze pamiętam, nastąpiło w roku 2001, to znaczy wtedy wówczas byli uwolnieni z
pod regulacji, tak, tych cenowych i kosztowych wytwórcy i duże przedsiębiorstwa obrotu. Kolejny krok to był 2007, końcówka 2008 roku i w zasadzie ten rynek w tym obszarze handlu, czyli towaru, tak, jeśli tak mogę powiedzieć, jest rynkiem konkurencyjnym z no, pewnymi oczywiście wyjątkami, znaczy to jest ciągle rynek regulowany, ale w zakresie, tak jak mówię, regulacji cenowej to ona nie funkcjonuje za wyjątkiem gospodarstw domowych i takiej specjalnej kategorii sprzedawców, którą nazywamy sprzedawcami z urzędu. No, tutaj jest jakby pełna swoboda zawierania umów zarówno i wprost od wytwórcy, czy też od przedsiębiorstw obrotu, czyli inaczej mówiąc pośredników. No, jako urząd zasadniczo no, w ramach też i naszego monitorowania staramy się też i dotykać, tak, warunków konkurencji, no, chociażby w naszych raportach czy sprawozdaniach rocznych publikujemy takie wskaźniki jak wskaźniki koncentracji, czy HHI, czy CR3, po to, żeby też pokazać, jak ten rynek się rozwija, no i też jakby obserwując ten rynek od dekad, tak, można powiedzieć, że oczywiście to się troszkę gdzieś tam zmienia, czy były czasy, kiedy te wskaźniki koncentracji były niższe, no, obecnie jesteśmy może w czasach, gdzie te wskaźniki są troszkę wyższe, no ale też jak gdyby nie ma powodów, aby tej konkurencji rzeczywiście podważać. Pan prezes zapytał o handel energią za granicą, taki handel też oczywiście istnieje i funkcjonuje już też od wielu lat, bo to jest też efekt wdrażania do porządku krajowego regulacji unijnych. Takie mechanizmy łączenia rynków funkcjonują już też od dekad, można powiedzieć, również w Europie. Dzisiejszym takim mechanizmem już wymaganym w zasadzie przez przepisy prawa jest mechanizm, który się nazywa market coupling, czyli łączenia rynków, w którym ta energia no, jest sprzedawana poprzez rynki zorganizowane, rynki giełdowe, tak? Czyli w takim zakresie, w jakim pozwala tą energię przesyłać infrastruktura, w takim zakresie ta energia pojawia się na wszystkich rynkach giełdowych, krajowych. Czyli obserwujemy rynek, monitorujemy rynek w zakresie, tak jak mówię, czy liczby czy uczestników, czy też koncentracji na rynków. Natomiast no, oczywiście istotą regulatora sektorowego, jakim jest prezes URE, jest przede wszystkim daleko idąca regulacja tej działalności sieciowej, no bo to jest regulacja również, która obejmuje regulację właśnie kosztową, planowania rozwoju, no i tutaj my nasze wysiłki głównie koncentrujemy. Ja bym zaczął od pytania, co rozumiemy w telekomunikacji, to ma być czempionem i co rozumiemy przez czempiona, czy przez lidera usług, czy przez lidera marży? Bo to takie dwa różne niby pytania, a odpowiedź na nie, no właśnie, kogo wspierać? Lidera usług, czy lidera marży? Bo jeżeli tak sobie na to popatrzymy, to... Ja bym wspierał lidera usług. Jeżeli mówimy o wspieraniu lidera usług, to pojawia się od razu pytanie, czy mówimy o co to znaczy lokalna usługa versus globalna. Jak już popatrzymy sobie, że ten, tak jak pan prezes powiedział, ten 99 rok, ta infrastruktura, a dzisiaj ta infrastruktura jest coraz mniej telekomunikacyjna, jest coraz bardziej informatyczna i kontentowa, czyli związana z treścią, to treść lokalna prawie nie istnieje w obrocie dużym. W streamingu kupujemy wszyscy, używamy wszyscy usług, które są wytwarzane w skali globalnej, ponad granicami w dodatku. Czyli ta granica lokalna i teraz pytanie, co to znaczy wspieranie rodzimego rynku przy produkcji, przy streamingu. Zgadzam się, trzeba budować takie środowisko, wspierać, żeby sam efekt globalizmu nie likwidował małych dostawców. Ale z drugiej strony, jak mówimy o rynku i o... My dzisiaj dyskutujemy, ja będę troszeczkę wracał uporczywie do tego zespołu doradczego, bo on pokazuje pewne tendencje. Rozmawiamy o rynku, w którym jest bardzo dużo graczy korzystających z tych produktów hurtowych. I my dyskutujemy o wzroście cen. Na drugim końcu Europy jest taki kraj, który się nazywa Hiszpania. Tam ten mechanizm konkurencyjny opiera się o mniejszą liczbę operatorów i cena hurtowa spada. To pytanie jest, w którym miejscu jest rola regulatora, do czego dążyć. Oczywiście jeszcze ten element makroekonomiczny jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Ten podatkowy wpływu na czynników
graniczny również, bo to też nie pozostaje bez wpływu na budowę sieci. Także odpowiedź z tymi czempionami to jest bardzo dobre pytanie, odpowiedź jest bardzo trudna. Wyobraźmy sobie teraz, że chcemy mieć czempiona w skali globalnej. Jak już mówimy o globalnym wpływie, to powiedzmy na globalne. Wspierajmy czempionów europejskich, rozwiązania europejskie, czyli usuniemy ich z rynku amerykańskiego, bo tam to, co nazywamy dozwoloną pomocą publiczną, jest subsydiowaniem, czyli ten sam argument jak do innego rynku. Także ta dyskusja z tym, jak wyhodować czempiona, jest usługowego, tak, z punktu widzenia klienta, tak. No ale to ceny na końcu zdecydują i popyt i tak by wytworzony przez uczestników tego rynku na końcu, czyli klientów i przedsiębiorców, którzy są klientami i konsumentów, takich jak my, gdzie chcemy. I to jest dobre pytanie, jak kiedyś mi się zdarzyło być w troszkę innej roli, zadawałem tym klientom pytanie, czy za lepszą jakość zapłacą złotówkę więcej. Słyszałem nie. No właśnie, czyli ceny dostępu bardzo niskie, ceny usług na tym dostępie świadczonych przez globalnych graczy, tak powiem, hulaj dusza, piekła nie ma. No nie, nie, z tym bym się nie zgodził, ta hulaj dusza, piekła nie ma, to nie tak. Tylko, że to jest trudne pytanie, jak to pogodzić z jednej strony z dążeniem do deregulacji całkowitego rynku, tak? No, rynek ma decydować konkurencja, a z drugiej strony mówić nie, konkurencja tu nie, bo tu trzeba to gdzieś uregulować, tak? No to mamy taki właśnie ten paradygmat, który się troszeczkę jest w sprzeczności. Trochę jestem za, nawet przeciw, tak? To ten wariant niestety się pojawił. Niestety mówię, bo to nie jest dobry kierunek. No i sądzę, że to jest bardzo dobry moment w ogóle na dyskusję o tym. No, ale może wróćmy do dyskusji na temat jakiegoś minimalnego chociaż poziomu zaangażowania finansowego dużych dostawców globalnych usług w rozbudowę infrastruktury, tak? Pokrycie części kosztów rozbudowy, nawet nie mówię jak znacznej, ale tak, żeby to było widoczne, bo dzisiaj infrastrukturę rozbudowujemy z pieniędzy publicznych Unii Europejskiej lub w znacznie większej części przez lata rozbudowana to była infrastruktura z pieniędzy prywatnych. Natomiast duzi globalni dostawcy na dzisiaj tylko i wyłącznie wykorzystują tę infrastrukturę. Ale to jest rzeczywiście temat rzeka, jak pieniądze, więc chciałem się wrócić do takiej jednej prostej rzeczy. Rynek telekomunikacyjny w Polsce przez ostatnie powiedzmy 5-7 lat oscyluje wokół 40 miliardów, tak? Mniej więcej jest wart. No, czasami 0,5% wyżej, czasami 0,5% niżej. Jak nałożymy na to jeszcze po drodze inflację, która gdzieś tam była, to się okazuje, że ten rynek generalnie zalicza kilkuletni zjazd. To się gdzieś tam, to jest widoczne w Europie, bo biała księga, jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej, odpowiedziała jednoznacznie. Inwestorzy nie wierzą w ten rynek, czyli nie wierzą w podwyższenie jego wartości. I teraz pytanie takie, czy urząd regulatora, czy to UKE, czy URE, czy UOKiK-u, ma jakieś narzędzia stymulujące, które będą wpływały na podniesienie wartości tego rynku, na możliwość podniesienia wartości rynku? Bo z drugiej strony zdusić rynek niską ceną i dodatkowymi fiskalnymi naciskami jest bardzo prosto, ale jak ten rynek prowadzić na stabilną ścieżkę wzrostu, żeby przy okazji operatorzy się rozwijali, ale zapewniali jakieś coraz większe spektrum usług i infrastruktury dla swoich klientów. Bo mamy dzisiaj taką sytuację, że nie mamy żadnego celowanego funduszu, który by wspierał. Prawda, pan wicepremier mówił o funduszu do AI, ale o funduszu, z którego by można było na przykład budować infrastrukturę w obszarach, które nijak nigdy nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego, żeby ją tam wybudować, a takie jest oczekiwania, powszechność dostępu do internetu w każdym miejscu, no, wydaje się bardzo istotne. Prosiłbym o kilka szybkich słów na ten temat. Dobrze, to szybko. Dużo mechanizmów niestety nie ma.
I to niestety nie jest przypadkowe. Aczkolwiek pewne są w ograniczonych przestrzeniach, ale zgadzam się trochę, że problem rozwiązań systemowych, funduszowych, czy jak tam stworzenia funduszy, czy wykorzystania troszeczkę innego, być może innej optyki wykorzystania FERC KPO, gdzie trochę przyzwyczailiśmy się do paradygmatu, że to trzeba budowę sieci szerokopasmowych dofinansowywać, a celem jest dostęp do internetu szerokopasmowego, czyli być może gdzieś trzeba wrócić bardzo szybko, nawet nie być może, na pewno do dyskusji, czy to są usługi substytucyjne, czy dostęp mobilny, radiowy, bezprzewodowy w różnych odmianach, jak to stosować, czy nie jest jakimś elementem wspierającym, a nie tylko i wyłącznie konkurującym. Niskie ARPU, i to niskie ARPU dotyczy zarówno mobilnych, jak i niemobilnych fix, tak? To zgadza się, niskie ARPU jest w perspektywie krótkiej z punktu widzenia klienta, konsumenta, no najlepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony brak rozwoju, co znaczy stabilny rozwój. Stymulowanie tak, ale narzędzia, to bardziej minister, usłyszeliśmy tu VAT, no ale VAT to żadne z nas regulatorów nie ma wpływu na VAT. To jest jedno. Ale możecie podpowiadać tym, którzy mają wpływ. Nie, pytanie było, czy mamy narzędzia. No to odpowiedź jest prosta. Takich narzędzi bezpośrednio nie ma. Nie, albo jest niewiele, bo nie ma, to też jest za daleko. To też zdjęłoby zbyt dużo odpowiedzialności z regulatorów. Tak, zgadza się, podpowiadanie, kształtowanie, proponowanie, zgadza się. Chociażby właśnie ten sposób zagospodarowania pieniędzy na białe plamy, bo to też nie jest tak, że nie ma funduszu krajowego. Tak? Ale mamy plan odbudowy i mamy FERC, czyli kolejną ścieżkę. Ale tam dofinansowywaliśmy tylko według jednego modelu. Budowa infrastruktury. Pytanie, jak pan sam prezes powiedział, a powinniśmy się już orientować na usługi, tak? Czyli gdzieś być może te elementy wspierające popyt mogą pomóc na niskopłatnych, na przejście na wyższo, bardziej wysokopłatne taryfy. Już tak upraszczając troszeczkę, jak pan prezes Gawin będzie mówił, bo już odchodzimy trochę od pojęć samej taryfy, tylko mówimy o cennikach bardziej i cenach za usług, bo chyba te usługi dodane czy dodatkowe są w stanie tylko zrekompensować ten element infrastrukturalny. Dobrze, a w obszarze energetyki, panie prezesie? Ja myślę, że to jest ta różnica w sektorach, tak? To znaczy w obszarze energetyki, tą część sieciową, tak? Czyli tą infrastrukturalną, oczywiście regulujemy, no można powiedzieć, od początku do końca, czyli łącznie z taryfami, tak? Czyli tam nie ma cenników takich wolnorynkowych, tylko jest to obszar w pełni regulowany. No i tym samym tych narzędzi na pewno jest więcej, no bo to są plany rozwoju, to jest rzeczywiście analiza wpływu tych planów rozwoju na taryfy, to jest poszukiwanie pieniędzy na inwestycje, czy z taryfy regulowanej, czy też z innych środków właśnie zewnętrznych, czy no przede wszystkim najlepiej bezzwrotnych, tak, ale czy też nie wiem, preferencyjnie, nazwijmy to, oprocentowanych, więc tu rzeczywiście tych narzędzi jest dużo więcej, ale już tak bardzo podsumowując, znaczy sektor energetyczny jest tym usługobiorcą, tak, jeżeli chodzi o sektor teleinformatyczny i tutaj ta cyfryzacja jest jednym z filarów, tak, transformacji i myślę, że będziemy w najbliższym czasie kładli bardzo duży nacisk na to działanie i może to jest taki obszar, który również po stronie sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego pokaże pewne możliwości rozwoju i też w zakresie działania na rzecz szeroko rozumianej energetyki. Może to jest taki obszar, który rzeczywiście też da dodatkowy impuls dziś do rozwoju, ale także i poszukiwania finansowania na rozwoju sieci telekomunikacyjnej czy teleinformatycznej. Czas nas nieubłaganie goni, więc jedno pytanie do końca. Dla każdego z panów odpowiedź tak lub nie. Dekada 2030, cyfrowa, mamy rok 2031. Czy będziemy mieli jeden organ regulacyjny? Czy panowie tak uważają? Tak lub nie? Jednego regulatora, który będzie obejmował kompetencje UOKiK-u, być może URE, UKE dzisiejszego, być może KRIT-u. Jeden regulator czy nie? Nie. Myślę, że nie ze względu na efektywność tej regulacji. Sądzę, że Bundesnetzagentu nie zbudujemy, czyli nie. Nie wiem, czy to jest dobra końcówka, ale bardzo serdecznie dziękuję panom prezesom.